Dzień dobry, skończyłem właśnie sobie czytać książkę i postanowiłem, że wrócę może do takich recenzji, można by to rzec. Nie będzie to taka stricte recenzja, że o, polecam tą książkę, bla bla bla, tylko moje przemyślenia oraz to, co się wokół tej książki trochę złożyło na internecie, złożyło. No, dużo osób bardzo ją źle odebrało. Książka, o której mówię, to oczywiście Ogień i krew George'a R. R. Martina. Książka została chyba źle odebrana przez większość fanów z tego względu, że spodziewali się kontynuacji Pieśni Lodu i Ognia, czyli Wichry Zimy, a dostali właśnie to. I cóż, co mogę powiedzieć o samej książce? Jak widać, jest w oprawie twardej, więc nie będzie mogła zostać uszkodzona. Jeżeli chodzi o jakość papieru i tych innych rzeczy, to nie ma co tutaj w ogóle dyskutować. Jak każda książka wydana w Polsce od Martina jest po prostu świetnie właśnie wykonana. No natomiast sama treść, o niej można powiedzieć dużo, ponieważ jest to historia, jak sama nazwa mówi, krew i ogień, ogień i krew, przepraszam, tak powinno to iść. Jest to historia rodu Targaryenów. W tym konkretnie egzemplarzu jest to część pierwsza. Będą dwie części chyba, albo trzy. Nie jestem do końca pewien. Wydaje mi się, że będą dwie, ponieważ ta skończyła się mniej więcej w połowie okresu. To jest około 300 lat przed wydarzeniami z Pieśnią do Ognia. Chyba 284 dokładniej, ponieważ no, kończy się oczywiście ze śmiercią Szalonego Króla. I no cóż, tu mamy te wszystkie jakby wzloty, upadki całego rodu opisane bardzo w sposób jak kronika historyczna, jakby ktoś po prostu zapisywał w dniu tym i tym było takie coś, tu na przestrzeni lat robiło się takie coś. Mi akurat to przypadło do gustu, ale sporo osób narzeka, że jest beznadziejnie. Nie wiem czemu. Przyjemnie mi się to czytało, czasami wręcz po prostu nie potrafiłem się oderwać i czytałem sobie to, jak się położyłem na łóżku i mówię, ej, poczytam sobie godzinę. Nagle patrzę, jest piąta rano i no cóż, 200 stron poleciało. No, jak miałem mi spać, co nie? Ale tak, mi się bardzo książka oczywiście podobała. Tutaj bardzo ludzie, też może kiedyś poświęcę trochę na taki temat, że ludzie, jak ktoś zacytuje cokolwiek z Tolkiena, tutaj na przykład autor pozwolił się nazwać to jego wersją Silmarillionu. No i wielcy obrońcy Tolkiena oczywiście go wyzywali, że jak tak można powiedzieć, że to się nie umywa w ogóle do Silmarillionu. No nie umywa się, Tolkien miał niesamowicie ciężki styl pisma, który mi bardzo nie przypada do gustu. Silmarillion przeczytałem raz i teraz na potrzeby różnych filmów po prostu kartkuję Silmarillion w odpowiednie miejsce. O, tutaj będzie fajnie, tu sobie coś opowiem o tym. No a tutaj jest bardzo, w ogóle jak właśnie wszystkie tłumaczenia książek Martina w Polsce. Nie wiem, czy pokażę. To są... Nie pokażę wam. Akurat zasłania chyba fotel. Chociaż nie, czekajcie. To będą te... W tą stronę mam tu iść ręką. O! Te książeczki tutaj. Wszystkie są wydane bardzo dobrym właśnie tłumaczeniem. Nie czyta się ciężko, czyta się bardzo lekko, bardzo przyjemnie. Nie wiem, co ludzie właśnie czasami piszą, że tak ciężko mi się to czytało, bla bla bla. Ogólnie jest to... Martin jest jednym z najlepszych twórców fantasy obecnie i nie rozumiem narzekania na niego. No fakt, mógłby wydać troszkę wcześniej Wichry Zimy, ale to już zależy od niego, kiedy on je chce wydać, co nie? Natomiast tak. Mi też przypadła do gustu. Dużo osób jednak narzeka, że jest zbyt historycznie podręcznikowa. Ponieważ już na samym początku, jak otworzymy książkę, mamy informację, że to nie będzie uwzględniało datowania, jakie jest w Westeros, ogólnie w całej tej w świecie fantastycznym Martina, tylko będzie datowanie od podboju oraz przed podbojem, czyli to się zaczyna kilka lat przed podbojem Egona Zdobywcy i ciągnie się później po jego podboju. I to są właśnie to około tam 290 lat, które były przed i po podbojem tak właśnie zsumowane. No i w tej części dowiadujemy się praktycznie o samych największych jakby tym, z czego Targaryenowie najbardziej zasłynęli, oczywiście poza płodzeniem się między sobą oraz tym, że posiadają smoki. No, największe zasługi właśnie dla całego Westeros. Niektóre okrutne, inne mniej. I mniej więcej książka kończy się w momencie, jak ma zacząć się taniec smoków. Bo to jest, można by rzec, już było kilka wydań Martinowych
powieści, które nie były pieśniami lądu i ognia, tylko były właśnie różnymi strzępkami o jakimś tam to rycerzu, nawet lodowych smokach, chyba w Polsce tego nie wydano i tu są właśnie połączone te niektóre rzeczy i sobie można o nich bardzo fajnie czytać sobie. Święta Krzyska Gwara. Tak, co bym tu jeszcze mógł dodać o samej książce? Oczywiście ma ona obrazki, nie są one może jakoś super piękne, może pokażę jakiś jeden. O, jak fajnie się akurat złożyło, proszę bardzo. Tu widać w jaki właśnie sposób jest wszystko rysowane. Mi tam się właśnie ta książka ogólnie spodobała. Komu bym ją właśnie mógł polecić? Na pewno nie osobom, które dopiero zaczynają przygodę z jakimś czytaniem fantazy, tylko dla osoby, która przeczytała już coś tam od Martina, nadajmy na to Grę o Tron oraz Starcie Królów. Chyba wystarczy, żeby coś tam, bo tutaj pojawia się bardzo dużo nazwisk, które po prostu pojawiły się już w Pieśni Lodu i Ognia w formacie, no na przykład rozmawiają sobie dwie osoby, jedna wspomina, że był taki Targaryen, co zrobił bla 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 i on zrobił takie rzeczy, ten umarł, ponieważ nie chciał jeść, tamten był ogólnie okrutny i palił ludzi żywcem i takie rzeczy. I to wszystko tutaj możemy sobie właśnie przeczytać w taki bardzo historyczny sposób. Samo też oczywiście ich cytaty, gdyż bardzo jest to fajnie na samym początku ogłoszone, że tom pierwszy, to sobie można przeczytać, pisany przez wielkiego maestra Cytadeli, arcymaestra, a tu przepisana przez George'a R. R. Martina. To jest właśnie taki śmieszny sposób. Dla wielbicieli jego stylu pisania, że opisuje sobie jakąś postać, po czym nagle ta postać dostaje, nie wiem, strzałę w plecy i umiera. Mało są takich rzeczy, a jak już się one pojawią, to można by rzec, że są takie dość ostre, pikantne, że no nagle w przeciągu jednej strony może się nam z bardzo wesołego stanu zrobić bardzo zły. Albo postaci w ogóle, które się nagle lubią, nagle się wręcz nienawidzą i jest tutaj tego sporo, aczkolwiek nie umiem zrozumieć, dlaczego ludzie tak narzekają na styl, jaki jest ta książka opisana. Tak więc poleciłbym ją bardziej właśnie dla ludzi, którzy już się trochę zaznajomili z Martinem. Powiem nawet szczerze, jeżeli oglądaliście serial, to ta książka wam przypadnie do gustu. Właśnie serial Gra o Tron, bo w tym serialu też się pojawia wiele tych wątków, mimo iż serial nie podąża od trzeciego sezonu, nawet już 70-60, w sumie co sezon coraz bardziej spadało trzymanie się książki, trzymał tylko główny właśnie wątek fabularny, bo pierwsza i druga część to mogę powiedzieć, że tak w 90% to jest kalka z książki. Jakby ktoś chciał czytać, to spoiler alerts, ale właśnie ta książka jest dla bardziej osób, które już znają co nieco historii świata, który wykreował Martin, czyli całe Westeros i Essos i te wszystkie inne tam rzeczy. No jak mówię, bardzo miło było czytać o tym, jak został stworzony ten Żelazny Tron, jak 7 skłóconych królestw połączono w jedno i ogólnie jak to smoki sobie tam latały wysoko. Mimo iż rodu Targaryenów nie lubiłem, czytając i oglądając serial, tak tutaj, powiem szczerze, niektórzy, na przykład mego okrutny, bardzo mi przypadli do gustu. Mimo iż był walnięty w głowę, ale ciekawe po prostu rzeczy robił. No i jak wspomniałem też wcześniej, książka nie przypadła do gustu wielkim fanom twórczości Martina, z tego względu, iż była to książka, którą fajnie by było dostać, ale nikt jej nie chciał, nikt się o nią nie prosił, ponieważ zamiast dostać Wichry Zimy, dostaliśmy właśnie tą książkę. Ja tam nie narzekam. Martin powiedział, że albo wypuści dwie, albo wypuści jedną, wypuścił tą. Być może pomysłu nie ma, albo chce, żeby się skończył serial, żeby... Wiecie, teraz ma jeden popyt na swoje książki, ponieważ jest serial. Serial się skończy w chyba czerwcu? Nie, czekajcie. W kwietniu, jakoś chyba w środku się zaczyna. Pod koniec maja się chyba skończy serial i mi się wydaje, że wtedy właśnie Martin będzie chciał wypuszczać więcej książek, żeby napędzić jeszcze bardziej po prostu zyskowną sprzedaż, bo no, te książki nie są zbyt tanie. Jak to powiedział pan Sapkowski, książka powinna kosztować tyle, co butelka wódki, żeby człowiek miał wybór, czy chce się otumanić w taki lub inny sposób. Ale jak dla mnie książka jest bardzo, bardzo przyjemną lekturą, bardzo ją szybko przeczytałem, to trwało może z 7-8 godzin, jak ją czytałem ogólnie. Bardzo właśnie ten styl, który tutaj przełożył tłumacz, który się nazywa Michał Jakuszewski, bardzo mi przypadł do gustu. Nie wiem, czy on też przekłada inne części, ale po prostu jak siadam i zaczynam czytać, to jakoś nie mogę się od tego oderwać. Przekładam się strona za stroną, to samo właśnie miałem zresztą z tymi innymi książkami z cyklu Pieśni Lodu i Ognia. Po prostu jak siadałem, to nie mogłem przestać ich czytać. Chyba że dochodziłem do momentu na przykład Cersei albo Daenerys. Tam już nie mogłem ścierpieć tego.
Jak powtarzałem, to nie jest taka stricte recenzja, która ma pokazać wam, ta książka mi się podoba, kupujcie ją, albo czytajcie, cokolwiek. Tylko to jest takie moje przemyślenie, że książka jest warta przeczytania, ale oczywiście nie dla każdego. Jeżeli na przykład to wam przypadło do gustu takie omówienie tej książki, bo nie za bardzo właśnie wiem, jak ugryźć te recenzje moje, recenzji na temat książek jest już 10 tysięcy, mogę o nich opowiadać sam też bardzo długo, aczkolwiek tu nie chcę się rozgadywać zbyt dużo, bo to jest po prostu przedecenie historii około 140 lat panowania kilku królów z rodu Targaryenów, o tym, jak oni połączyli cały Westeros i sobie tam w nim rządzili, jakie tam mieli różne konflikty, jakie były między nimi właśnie konflikty. Trochę powiedziałem masło maślane, ale chodziło mi o to, że na przykład jak wybuchło jakieś powstanie, bunt, rebelia, jak musieli to wszystko zdławić, jak niektórzy próbowali to wszystko uciszyć, inni krwawo, inni znowu bardzo po cichu, takie tam różne po prostu rzeczy. Bardzo mi się podobał właśnie sposób pisania, sama treść. To wydanie jest bardzo fajne, mi się ono podoba, że jest w twardej oprawie. Szkoda, że nie mam innych książek Martina w twardej oprawie, może kiedyś sobie to nadrobię. Ale tak jak powtarzam, jeżeli wam się takie dywagacje moje na temat książek spodobają, mogę gadać na temat wielu książek, które przeczytałem. Mam, nie wiem czy widać, całą dość sporą biblioteczkę mojej fantastyki, którą sobie musiałem, nie lubię przeczytać książek, więc wszystkie książki, które chcę przeczytać, sobie po prostu muszę zakupić. No jestem w stanie powiedzieć o wielu książkach dość sporo dobrego i złego. Tak więc, no cóż, jeszcze raz powiem, jak się spodobało, można mi napisać, z chęcią opowiem o innych książkach, troszkę bardziej można nawet rzec spoilerowy sposób. Będę się rozpatrywał na temat niektórych bohaterów, tutaj nie ma co gadać, po prostu jeżeli lubicie Martina, jeżeli lubicie na przykład serial Gra o Tron, to ta książka jak najbardziej przypadnie wam do gustu, chyba jest lustrzane odbicie, jak mi się wydaje, albo nie, myślałem, że trzymam ją do góry nogami, ale no cóż. Silmarillionem to nie jest. Trochę za mało jednak jest tu zawartych informacji. No. Chociaż Silmarillion jest cieńszy od tego, ale ma o wiele drobniejsze litery. Tutaj litery, jak można zobaczyć, są dosyć duże. No, naprawdę mi się bardzo wszystko to spodobało. Jak każda książka z tego wydania. Polecam i pozdrawiam. Na razie.